Halo. Dobry wieczór raz, państwu. Dwa. Ja widzę, że tam niektórzy udają, że ich interesują te obrazy. Interesują. Proszę państwa, musimy zacząć. Bardzo serdecznie witam, ale chciałbym, żeby państwo zajęli miejsca. Będzie przerwa i w tej przerwie będzie można jeszcze obejrzeć i kupić obrazy. Dużo jest dzisiaj do kupienia. Tutaj 2 tony przyniósł jeden malarz. Takich nieoprawionych prac. Ale wszystkie te obrazy, które są wystawione, dobrze by było, jakby znalazły nabywcę. Siadamy, proszę państwa, bo chcemy zacząć ten wieczór. Można winko zabrać z sobą. Tu są stoliki do odstawienia, a kelnerzy będą też chodzili i będą zbierali puste kieliszki. Sympozjum to jest picie wina, także wino jest do dyspozycji cały czas. Mam nadzieję, że nie zabraknie. Proszę państwa, oficjalnie już zaczynamy. Jak zwykle 2 młodzieńców przed wami. Andrzej Hulewicz i Andrzej Witam Bartkowski. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, ja jak zwykle krótko chciałbym wszystkich przywitać i kiedy tak przeszedłem po tej sali, zobaczyłem te akwarele, wystawę i też zapowiedź świata egipskiego, przyszło mi na myśl, że dzisiejszy wieczór może potraktujmy też jako wieczór kolorów. Taka refleksja mnie tutaj przyszła, że ten basen Morza Śródziemnego to przede wszystkim właśnie wspaniałe kolory. One są inne w przypadku Grecji, Włoch, czy też krajów europejskich, a inne, jeśli chodzi chociażby o Egipt. Tutaj znowu przypominają mi się moje podróże do Egiptu i jak tak patrzę, to widzę tutaj te kolory, które w przypadku sztuki egipskiej występują bardzo często. Ten złoty kolor na przykład, on bardzo często jest mieszany w kulturze egipskiej z żółtym. To jest kolor słońca. To słońce zawsze towarzyszyło kulturze basenu Morza Śródziemnego. I w przypadku Egiptu właśnie się uzewnętrzniało w złotym kolorze, no bo słońce to było życie. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często w kulturze egipskiej mamy kolor czarny. Tutaj też mamy elementy czarne. Elementy czarne, o ile sobie przypominam, to był świat pozaziemski, właśnie zmartwychwstanie i to wszystko, co się miało dziać potem. Być może na tych mumiach też zobaczą państwo wielokrotnie kolor czarny. Jakie kolory jeszcze były w sztuce egipskiej? Czerwony bardzo często występował, co w owych czasach oznaczało ogień, walkę. Co my tu jeszcze mamy? Nie ma koloru białego. Biały to był najczęściej kolor kapłanów. Tych kolorów nie było za dużo, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie kolory to były tym czymś, czym artyści chcieli nam coś przekazać. To nie było to, że to były przypadkowe rzeczy. Tak samo jak kolory basenu śródziemnego. Ale to taka mała refleksja, nie chcę się tutaj wymądrzać, ale jak tutaj tak spojrzałem, to mi się przypomniały nasze wycieczki do Kairu i dalej i właśnie odwiedzenie tych wspaniałych zabytków kultury tak dawnej. Panie i panowie, życzę dobrego wieczoru, kolejnych inspiracji. Cały czas się trzymamy basenu Morza Śródziemnego, także myślę, że tutaj coraz bardziej wgłębiamy się w te arkana sztuki tej części świata. Miłego wieczoru. Proszę państwa, a ja chciałem się pochwalić na samym początku. Dostałem przed chwilą od jednej z artystek naszych, która bierze udział w tej wspaniałej wystawie akwarelistów i która będzie dzisiaj robiła portrety. To jest naczynie do picia podobno kumysu, bo pani pochodzi z Jakucji, do kumysu albo herbaty, albo wina,
ale coś mi się wydaje, że i gorzałkę tam piją. Także ja będę na pewno w tym tylko alkohol pił. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam później do zapoznania się z artystką bliżej, która będzie robiła portrety. No i jej obrazy też uczestniczą w tej wystawie zbiorowej. Proszę Państwa, ja odłożę na chwilę to naczynie. Chciałem powiedzieć, że mamy 5. sympozjon. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, że próbujemy różnych dróg innych, to znaczy oprócz tych forum Humanum Mazurkas, których już zrobiliśmy 26, zrobiliśmy jeszcze kilka osobnych zupełnie koncertów takich czysto artystycznych, nie wciągnęliśmy do żadnego cyklu. Zrobiliśmy 5, no teraz 5 sympozjon. Robimy też taki cykl, który się nazywa Literackie Warietę i robimy też takie koncerty okolicznościowo-historyczne razem z Fundacją Ave Patria. Także nazbierało się już ich ponad 50. Mamy otwarte ramiona. Z wielką przyjemnością Państwa będziemy przyjmowali na innych. Dzisiaj miało być tak tylko około 50-60 osób, ale się uzbierało 250. Proszę Państwa, co to ten sympozjon jest? Sympozjon w starożytnej Grecji to było picie wina. Ja już to mówiłem, ponieważ 4 razy już mieliśmy sympozjon, ale są na pewno nowe osoby. Chcę w kilku słowach przypomnieć. Picie wina była to tradycja w starożytnej Grecji mniej więcej od XI wieku do V wieku przed naszą erą. Więc była to forma kształcenia młodzieży, a i kulturalnego spędzenia czasu przez dorosłych. Na te wieczory, takie elitarne, arystokratyczne, synowie bogatych rodzin przychodzili z opiekunami i nabierali tych dobrych obyczajów, chociaż wszystko to było zaprawione alkoholem. Wino było słabsze niż dzisiaj, mocniejsze niż piwo, ale przed całą ceremonią uczestnicy wybierali ze swojego grona tak zwanego sympozjarchę, który dozował to wino. W zależności od tego, jaką kto miał głowę. A ten sympozjarcha musiał mieć dobrą. Każdy uczestnik pił to wino po to, żeby wyzwoliło jakąś nową myśl, jakiś dobry nastrój, w którym się wypowiadało później swoje credo, czy ewentualnie uczestnicy mówili wiersze. Ta grecka sztuka rozwinęła się właśnie w tym czasie. Później w V wieku, no, zaczyna się upadek tego sympozjonu. Dlaczego? Właściwie bezpośrednią przyczyną upadku sympozjonu było wyforowanie się na pierwsze miejsce w tych rzemiosłach, gastronomii, proszę sobie wyobrazić, i tak zwanej nowej muzyki. Byli wirtuozi. Zaczęto płacić wyszkolonym artystom, wirtuozom za ich sztukę sceniczną właśnie. I w tym okresie, w V wieku, ten fenomen sympozjonu zamiera. Niemniej dwie takie instytucje, gimnazjon, który kształtował kulturę fizyczną i właśnie sympozjon, który kształtował kulturę, inteligencję, sztukę, trwał przez 6 prawie wieków od V wieku, przed naszą erą. Dużo by można mówić, odsyłam do internetu jak zwykle, ale opracowania doktora Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego są naprawdę tak ciekawe, że warto o tym poczytać, bo to jest cała ogromna kultura, która opierała się właśnie na tym piciu wina, które to wino dawało jakąś wolność myśli. Oczywiście były przy tym różne jakieś bijatyki, które się zdarzały przy powrocie do domów, które są uwieśnione na wazach greckich. Ale według historyków i archeologów to sympozjon grał ogromną rolę w rozwoju intelektualnym starożytnych Greków. No i w nas teraz płynie grecka krew. Proszę Państwa, ale dzisiaj będziemy mówili o Egipcie, ale Egipt też był grecki. Te kultury się przenikały i za chwilę poproszę tutaj na estradę dwie młode, piękne kobiety zafascynowane kulturą egipską i fenomenem mumii, które pozwoliły na odkrycie tajemnic ciała ludzkiego i całej kultury po tysiącach
lat. Balsamowano nie tylko ludzi, balsamowano także zwierzęta i właśnie jedna pani będzie mówiła na temat balsamowania ludzi, a druga na temat balsamowania zwierząt. Proszę Państwa, ja też kiedyś, tak jak Andrzej mówi, jeździliśmy do Egiptu, też kiedyś byłem oczarowany kulturą, byłem jako pilot grup zagranicznych w młodości, no przynajmniej z 10 razy w Egipcie i żyło to we mnie długi, długi czas. Byłem absolutnie zafascynowany. Jeśli ktoś nie był w Egipcie, niech uczciwie te pieniądze i niech jedzie, bo na pewno nie będzie żałował. To jest wielkie, wielkie przeżycie i trudno to tak streścić mi w 2 minutach. Tym bardziej, że już chcę dopuścić do głosu naukowców. Proszę Państwa, przypomina mi się taki wierszyk, Maraton, ale uwaga, nie będę mówił go całego, tylko może zacznę. To jest Kornela Ujejskiego. Kornel Ujejski był kolegą Mickiewicza i pisali mniej więcej w tym samym duchu technice poetyckiej akurat na temat. Wy chcecie pieśni. Wy chcecie pieśni, nie kwiatu do wieńca, co by wśród uczty mogła was pochwalić, a ja bym pragnął wam w ogniu rumieńca rozmiękłe dusze, jak zbroję ostalić. O żal się Boże, tak młode pachole zamiast miłować, muszę nienawidzić. Jasne czoło umarszczać w mozole i czyste usta wykrzywiać i szydzić. Wciąż się szamocę, szukając sposobów, jakby was zmężnić. Wszystkie drogi mylne, a więc z pochodnią wstąpić chcę do grobów. Na jaw wygrzebiam czyny podmogilne, dawnych olbrzymów przed wami postawię i z nimi wskrzeszę cały świat zamarły. Może choć w ten czas przy waszej niesławie z wstydem przyznacie, iż jesteście karły. Może choć w ten czas, stojąc na pręgierzu przed sądem świata, przed własnym sumieniem, przyznacie sami, że rdzę na puklerzu można zmyć tylko własnej krwi strumieniem. Cierpka to mowa, jak krew z piekła, czarna, ale w niej skryta myśl zbawienia leży. Wszak wiecie, bracia, że z cierpkiego ziarna dąb rozłożysty pod niebo wybierze. Taką to naukę teraz tutaj dałem, to znaczy dał Kornel Ujejski, a ja teraz zapraszam na scenę 2 archeolożki, tak się mówi, archeolożki? Proszę bardzo, pani Marzena Ożarek-Szilkę i pani Kamila Braulińska. Oddaję im głos. Dobry wieczór. Jeszcze coś powiem, muszę, przepraszam, muszę powiedzieć, bo jak patrzę się na panią Marzenę, mam córkę w tym samym wieku, razem studiowały na Uniwersytecie Warszawskim archeologię, mają podwoje dzieci, a teraz w tym samym czasie, w przełomie sierpnia i września, będą rodziły trzecie.